Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Chaos informacyjny w sprawie dyspozytorni na Mazowszu trwa. Nowe decyzje rządu, Warszawa i powiaty ościenne odcięte od funduszy. Jest budżet województwa mazowieckiego na 2021 rok. Ponad miliard złotych na inwestycje. Projekty w ramach pierwszego w historii budżetu obywatelskiego Mazowsza wybrane. Samorząd województwa odpowiada na stanowisko radnych PiS z Węgrowa. Jak informowaliśmy w ubiegłym odcinku programu Mazowsze Wiadomości z regionu, zgodnie z decyzją wojewody podział Mazowsza na 5 rejonów operacyjnych miał zostać utrzymany. 23 listopada pojawiła się nowa, trzecia już w tym miesiącu, informacja przekazana przez służby wojewody. Mówi o pozostawieniu 5 dyspozytorni na Mazowszu, ale co ciekawe, po 2 w Radomiu i Siedlcach i 1 w Warszawie. Chaos informacyjny w sprawie dyspozytorni na Mazowszu trwa. Zgodnie z planami strony rządowej od 1 stycznia 2021 roku region miał zostać podzielony nie na 5 jak dotychczas, ale tylko na 3 regiony operacyjne. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiali się radni województwa mazowieckiego i władze pogotowia. Nie kryli więc zadowolenia, kiedy 17 listopada stacje pogotowia otrzymały informację, że NFZ zamierza jednak aneksować dotychczasowe umowy z pogotowiem dotyczące pracy dyspozytorni na dotychczasowych zasadach. Niestety, już 3 dni później 20 listopada mazowiecki oddział NFZ ogłosił konkurs na działalność ratownictwa, ale okres obowiązywania umów miał wynosić tylko od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku. Nie było już zatem mowy o roku. 24 listopada marszałek otrzymał od służb wojewody do zaopiniowania projekt planu działania ratownictwa medycznego. I tu kolejna informacja. Projekt ten zakłada, o co apelowali ratownicy i samorząd województwa, utrzymanie 5 dyspozytorni. Ale ma to obowiązywać do końca marca 2021 roku w 3 lokalizacjach. 2 w Radomiu, 2 w Siedlcach i 1 w Warszawie. Przedstawiony do zaopiniowania projekt aktualizacji planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego w praktyce oznacza likwidację dyspozytorni medycznych w Ostrołęce i Płocku. Od wielu miesięcy prowadzimy bój o to, aby utrzymać na Mazowszu 5 dyspozytorni. Różne były koleje losu informacji przychodzących od wojewody mazowieckiego. Ostatnie były takie, że zostaną co najmniej na rok utrzymane te 5 dyspozytorni. Natomiast my wnioskowaliśmy o to, żeby 5 dyspozytorni w tak dużym województwie jak Mazowsze było utrzymane do roku 2027, na co prawo pozwala i ustawa o ratownictwie medycznym pozwala. No niestety okazało się w ciągu ostatnich godzin praktycznie, że znowu pomysł likwidacji wrócił. Teraz on się nie nazywa likwidacja, tylko zmiana miejsca stacjonowania. Jestem zdumiony, zdegustowany i wyrażam głęboki sprzeciw wobec takiego działania. Ciągła zmienność planów dotyczących organizacji dyspozytorni w przyszłym roku niepokoi także dyrektorów stacji pogotowia w Płocku i Ostrołęce. Od 1 stycznia tego chyba nie wie nikt, co się będzie działo, bo decyzje zmieniane są praktycznie z dnia na dzień. Być może nawet decydenci nie zdają sobie sprawy, jaką będą musieli podjąć decyzję jutro. Teraz jest takie, że tak powiem, prowizorium. Pan wojewoda wystąpił o aktualizację planu, o jego zmianę, ale jakie decyzje zapadną, nie wiadomo. Tym niemniej sytuacja jest poważna, gdyż nie wiadomo, czy ta dyspozytornia będzie funkcjonowała, czy dyspozytornie będą mieli zatrudnienie 1 stycznia, to już praktycznie za miesiąc. Z całą pewnością nie da się w całości powiązać dyspozytorni w odległych Siedlcach z karetkami w powiecie ostrołęckim, przesnyskim, makowskim. Chodzi na przykład o system łączności radiowej. Jak przyznaje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanz, która służbę zdrowia nadzoruje od 7 lat, takiego chaosu i dezinformacji jeszcze nie było. Jest to jakiś dramat, niezrozumiały. Proszę sobie wyobrazić, że teraz wszyscy walczymy o zdrowie naszych mieszkańców. Jesteśmy praktycznie na wojnie. My jako samorząd realizujemy najważniejsze zadania, dokonujemy zakupów
też związany chociażby z doposażeniem stacji pogotowia ratunkowego. Po co teraz podejmować takie decyzje? Jesteśmy tym chaosem przerażeni. Brakuje miejsc w szpitalach, brakuje szybkiej reakcji na pomoc pacjentom, a tutaj niezrozumiałe dla nas decyzje. Dyrektorzy zarówno ostrołęckiej, jak i płockiej stacji pogotowia zwracają uwagę na fakt, iż przeniesienie dyspozytorni to ogromne ryzyko, gdyż poznanie regionu operacyjnego wymaga czasu. Kto zatem będzie ponosił odpowiedzialność za to, że karetka pojechała nie w to miejsce? Czy dyspozytorzy z Siedlec czy Radomia będą w stanie to wszystko kontrolować? To pytania, które na tę chwilę pozostają bez odpowiedzi. Po kilkuletniej batalii strona rządowa w końcu wyraziła zgodę na uwzględnienie Mazowsza Regionalnego w programie Polska Wschodnia. Samorząd województwa zabiegał o to od 11 lat. Niestety w tym samym piśmie Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało także, że stolica i okoliczne powiaty decyzją ministerstwa zostają wyłączone z regionalnego wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 18 listopada do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotarło pismo Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, dotyczące objęcia regionu mazowieckiego regionalnego programem operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2021-2027. Gdyby na tym skończyło się pismo, można by je potraktować jako formę troski rządowej o region. Jednak tak nie jest. Drugą ręką strona rządowa zamierza ukarać Warszawę i okoliczne powiaty, odcinając je od bardzo potrzebnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Apelujemy tutaj do rządu, żeby zweryfikował swoje pomysły, bo to jest nie do zaakceptowania, tak, żeby blisko 3 miliony ludzi, a w tych 70 gminach żyje około 1 300 tysięcy obywateli, żeby nie dać im szansy na dalszy rozwój infrastruktury, bo statystycznie jest to bogaty region. On statystycznie jest, a to dzięki Warszawie. Ale w Warszawie też trzeba realizować na przykład polityki związane z zieloną Europą, niskoemisyjny transport, dalej budować ścieżki rowerowe, dalej pomagać też w obszarze społecznym, bo są też tutaj ludzie wykluczeni. Z pieniędzy tych korzystano m.in. w projektach metropolitarnych mających na celu usprawnienie komunikacji w stołecznym regionie. Minister Kościński tłumaczy przy tym, że chodzi tylko o restrukturyzację dotacji i w zamian za odebrane środki przyznane zostaną podobnej wysokości w ramach krajowych programów. Jednak programy, o których w piśmie wspomina minister, nie pozwalają na działania inwestycyjne, które tak bardzo są potrzebne w warszawskich miastach i gminach, ponieważ zakres wsparcia programów krajowych takich jak Program Operacyjny Integracyjny Rozwój, Polska Cyfrowa czy Wiedza Edukacyjna Rozwój nie obejmuje wymienionych wyżej interwencji. To jest niebywałe, dlatego że ja pamiętam jeszcze jak byłem europosłem, ministrem spraw europejskich, każde państwo zawsze dbało o dodatkowe pieniądze dla metropolii, dla obszaru metropolitalnego, a tutaj rządzący chcą pozbawić Warszawy i całej metropolii, 3 milionów osób, wsparcia z programu regionalnego i chcą rozdawać te pieniądze centralnie tylko i wyłącznie z powodów politycznych. Coś niebywałego, coś co przeczy wszystkim trendom, które do tej pory widzieliśmy w Europie. Decyzja czysto polityczna, która przeczy tym wszystkim zasadom, na których oparta jest Unia Europejska. Mam nadzieję też, że instytucje europejskie się na to po prostu nie zgodzą. Wykluczone z dofinansowania zostaną także podmioty lecznicze o zasięgu lokalnym i regionalnym. Na tego typu inwestycje dotychczasowe środki były w programie regionalnym, za który odpowiada samorząd województwa. Podsumowując, decyzja ministerstwa najbardziej uderzyłaby w 70 podwarszawskich gmin, które mimo iż położone są blisko stolicy, borykają się z olbrzymimi problemami w zakresie infrastruktury. Z mojego punktu widzenia, jako tej gminy właśnie będącej w obwarzanku Warszawy, czyli gminy leżącej w rejonie, który ma być pozbawiony dostępu do programów polityki regionalnej. No decyzja jest oczywiście niezrozumiała, skandaliczna. Kolejna decyzja dzieląca Polaków. Decyzja niezwykle szkodliwa dla mieszkańców, bo te środki to jest szereg inwestycji, które nadal w tym regionie, który oczywiście jest lepiej rozwinięty, ale nadal ma swoje potrzeby. Nadal są obszary, które nie mają kanalizacji, nie mają podstawowej infrastruktury. Mamy kopciuchy, więc te inwestycje nadal są konieczne z tych programów. Ale jest to decyzja również niezrozumiała z takiego powodu ekonomicznego, bo co będzie paliwem napędowym dla firm budowlanych, wykończeniowych z aglomeracji warszawskiej. Przecież te firmy po prostu zakończą działalność. Według samorządowców decyzja ta jest zaprzeczeniem zasady pomocniczości, zrównoważonego rozwoju, stabilizacji i budowania wspólnoty. Mimo trwającej pandemii plany na przyszły rok są ambitne, a mowa o projekcie budżetu Mazowsza na 2021 rok.
Ponad miliard złotych to środki, które według projektu budżetu Mazowsza w 2021 roku popłynąć mają na inwestycje. W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze czytanie budżetu. To bardzo ambitne zadanie i wyzwanie. Chcemy, mimo bardzo trudnej sytuacji związanej z pandemią i spadku dochodów związanych ze zmianami prawnymi, ale też ze zmniejszonymi dochodami, zwłaszcza z podatku dochodowego od osób prawnych, utrzymać najważniejsze inwestycje. Planowane dochody Mazowsza wynoszą w przyszłym roku ponad 3 400 milionów złotych, z czego ponad 2 600 milionów złotych to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3 600 milionów złotych. Płata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2021 roku wyniesie 639 milionów złotych. Budżet na 2021 rok, jego projekt, no nie wygląda najgorzej, jest to w miarę dobry budżet, ale już widać w nim skutki zarówno pandemii, jak i spowolnienia gospodarczego. I to nie tylko po stronie tej, że generalnie kwota wydatków i dochodów jest mniejsza, ale że musieliśmy zaciągnąć dodatkowy kredyt. Niewątpliwie jakby zaletą tego budżetu jest to, że utrzymujemy około 30% udział inwestycji. Najwięcej, bo 355 milionów złotych zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, zaś 54 miliony na wsparcie rozwoju dróg gminnych i powiatowych. Dzisiaj w szczególnych okolicznościach, bo ciężko przewidzieć tak naprawdę wpływy przyszłoroczne związane z sytuacją covidową. Niemniej jednak cieszy fakt, że oczywiście drogi czy budowy drog, modernizację tych dróg, przebudowa dróg wojewódzkich w 2021 to kwota ponad 355 milionów i większość oczywiście tych inwestycji to kontynuacja trwających już projektów, ale nie zabraknie również nowych przedsięwzięć. 280 milionów złotych pochłoną natomiast inwestycje w ochronie zdrowia. Ja osobiście bardzo się cieszę, że drugą pozycją po wydatkach na drogę jest zdrowie. Szczególnie w czasach COVID-u zrozumieliśmy, że to jest najistotniejsze. Czas pandemii pokazał, jakie są naprawdę potrzeby szpitali w walce z epidemią i jak trzeba szybko zapewnić pacjentom odpowiednie warunki leczenia. Ale przecież koronawirus to nie jedyny problem. Problemy są dużo poważniejsze, bo to są sprawy onkologiczne, udarowe, to są sprawy małych pacjentów. W związku z tym w tym budżecie na rok 2021 przeznaczyliśmy ponad 280 milionów złotych na ważne inwestycje. Ponad 76 milionów złotych zainwestowane zostanie w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. Ponad 45 milionów złotych zaś zasili oświatę. Nie zabraknie również środków na wsparcie gmin i powiatów. Na ten cel w projekcie budżetu zaplanowano ponad 102 miliony złotych. W 2021 roku na rekompensatę w zakresie organizowania i finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich samorząd województwa przeznaczy ponad 422 miliony złotych. Z tej puli spółka Koleje Mazowieckie otrzyma 392 miliony, a Warszawska Kolej Dojazdowa ponad 30. Z kolei na dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin zaplanowana została kwota 50 milionów złotych. Mazowszanie przygotowali nie tylko ciekawe projekty, ale wykazali się dużą aktywnością podczas głosowania. A chodzi o pierwszy w historii budżet obywatelski Mazowsza, który właśnie został rozstrzygnięty. 38 tysięcy mieszkańców Mazowsza, którzy wzięli udział w głosowaniu pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza, zdecydowało o wyborze 63 projektów. Jeden głos na projekt ogólnowojewódzki, a drugi na przedsięwzięcie ponadregionalne. Najwięcej głosów zanotowano ostatniego dnia głosowania. Właśnie rozstrzygnęliśmy pierwszy w historii budżet obywatelski Mazowsza. Zostało złożonych kilkaset projektów do ostatecznej decyzji państwa prowadzonej poprzez głosowanie elektroniczne. Przedstawiliśmy 107 projektów. Większość z nich uzyskała akceptację, uzyskała poparcie. Są dwie kategorie projektów, projekty ogólnowojewódzkie i projekty w poszczególnych subregionach. Są to ciekawe propozycje, więc bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy zgłaszali projekty, którzy je promowali, bo
One musiały być przez wnioskodawców, przez media społecznościowe wylansowane, no i przez nim dla tych 40 prawie tysięcy ludzi, którzy oddali swoje głosy. Mieszkańcy podregionu ostrołęckiego w swoich wyborach postawili na zdrowie i aktywność fizyczną. Największą liczbę głosów zdobył projekt Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. W sumie w podregionie tym zrealizowane zostaną 3 projekty. Informacja o tym, że mój projekt znalazł się na liście projektów z największą ilością głosów, była oczywiście bardzo miłym zaskoczeniem. Choć nie ukrywam, że zarówno ja, jak i zespół osób, z którymi współpracuję, włożyliśmy bardzo dużo pracy i serca w rozpowszechnienie i rozpropagowanie informacji o projekcie Centrum Kształcenia Ustawicznego w budżecie obywatelskim Mazowsza. Szczęśliwie dla Centrum realizacja projektu w budżecie obywatelskim zbiega się też z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stworzenie tej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie naszej placówki, jaką zakłada projekt, będzie dopełnieniem inwestycji i pozwoli na promocję centrum nie tylko jako placówki o wysokim poziomie kształcenia, ale również jako nowoczesnej, zadbanej i przyjaznej jednostki organizacyjnej samorządu województwa mazowieckiego. Aż 9 projektów zostanie zrealizowanych w podregionie siedleckim. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie projekty regionalne subregionu siedleckiego przedstawione do głosowania zostaną sfinansowane. Od karetki dla siedleckiego Meditransu przez przewodnik turystyczny po szkolenia dla kierowców. Siedleckie przedsięwzięcia zaskakują różnorodnością pomysłów na to, jak można wykorzystać wsparcie województwa mazowieckiego. Karetka bariatryczna to specjalnie przygotowany ambulans do przewozu oraz udzielania pomocy pacjentom z otyłością. Warto zauważyć, że mimo rosnącej liczby osób dotkniętych tym problemem, będzie to jedna z pierwszych karetek tego typu w Polsce. Karetka ma zmodyfikowaną konstrukcję zabudowy, dzięki czemu w przestrzeni dla pacjenta nie brakuje miejsca, co bardzo ułatwia udzielanie pomocy oraz poprawia komfort pacjenta. Blisko 3000 głosów oddanych w budżecie obywatelskim Mazowsza na projekty w podregionie płockim pozwoli na realizację 7 z nich. Wśród zwycięskich propozycji znalazły się m.in. aktywne przejścia w Starożrebach, konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, czy modernizacja wejścia głównego do Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Mieszkańcy podregionu Ciechanowskiego w swoich wyborach postawili na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 3 z 5 projektów, które otrzymają wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego, są związane z bezpieczeństwem pieszych. Budżet obywatelski Mazowsza to z jednej strony uzupełnienie dla budżetów obywatelskich gmin i miast województwa mazowieckiego, z drugiej natomiast zupełnie nowa oferta dla miejsc, gdzie takich budżetów po prostu nie ma. Jestem przekonany, że te projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców, spełnią swoją rolę. W podregionie żyrardowskim przy udziale środków z województwa zostaną zrealizowane 2 projekty, w tym jeden to zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia zasilanego z paneli fotowoltaicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na drodze wojewódzkiej nr 728, a drugi to warsztaty z zakresu promowania zasad zdrowego żywienia, odkrywania nowych smaków i nauki oznaczeń produktów wysokiej jakości. W Warszawie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza zostaną zrealizowane 2 projekty. Fundusze z budżetu Mazowsza pomogą w realizacji programu wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Szpitalu Brudnowskim. Edukacją zostaną objęte matki noworodków urodzonych o czasie, ale także tych urodzonych przedwcześnie, to znaczy przed 36 tygodniem ciąży, gdyż w tej grupie ryzyko problemów związanych z laktacją jest dużo większe. W ramach realizacji projektu będziemy dążyć do tego, aby zwiększyć procent pacjentek karmiących wyłącznie piersią w trakcie hospitalizacji. Głosami mieszkańców podregionu warszawskiego zachodniego do realizacji wybrano aż 7 projektów. W ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza powstanie m.in. wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Natomiast dzięki aktywności mieszkańców podregionu warszawskiego wschodniego zrealizowanych zostanie 6 projektów. Cieszy mnie, że w ramach budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego będą realizowane projekty, które w pełni spełniają oczekiwania mieszkańców Mazowsza, zaspokajając tym samym najważniejsze potrzeby. Mazowszanie zdecydowali, że z puli ogólnowojewódzkiej przy użyciu środków budżetu województwa mazowieckiego zostanie zrealizowanych 14 projektów. Radni Rady Miasta w Węgrowie wsparli zamiar podziału województwa mazowieckiego. Do stanowiska radnych Prawa i Sprawiedliwości odniósł się nie tylko zarząd województwa mazowieckiego, ale także burmistrz Węgrowa.
Zgodnie z linią partii, radni Węgrowa z PiS opowiedzieli się za podziałem województwa. Województwa, które przez ponad 20 lat wspierało setki inwestycji i działań na terenie ich powiatu i miasta. Wniosek w tej sprawie złożyła przewodnicząca klubu PiS Beata Gashi. Poparło go 10 radnych, 5 było przeciw. Przyjęte przez radnych PiS stanowisko to smutny, choć na szczęście odosobniony przykład, jak polityka centralna niszczy samorządy, solidarność i zdrowy rozsądek, przyznaje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Można powiedzieć, że Węgrów jest takim klasycznym przykładem sukcesu ostatnich 20 lat. I ten sukces polega na tym, że wykorzystuje się swoje takie elementy potencjału lokalnego. Do tego dokłada się środki europejskie i środki też z budżetu województwa. I w efekcie tych wspólnych działań mamy sytuację, w której powiat zaabsorbował ponad 450 milionów złotych różnego rodzaju wsparcia i unijnego, i też z budżetu województwa, a samo miasto prawie 100 milionów. I stoimy na rynku, który został zrewitalizowany z tych pieniędzy. Stoimy przed bazyliką, która też została w dużym stopniu zrewitalizowana z tych środków. I tutaj takich projektów drogowych, kulturalnych, edukacyjnych jest bardzo dużo. I pokazujemy teraz, że pomysł polegający na tym, że się wyrywa jakąś część z województwa, mam tutaj na myśli samą Warszawę i otaczające powiaty, doprowadzi do tego, że powstanie ta część, która będzie miała parametry dochodowe i budżetowe na poziomie tak naprawdę Polski Wschodniej. Takie uchwały, które tu niestety podjęła Rada Miasta, tak naprawdę służą tylko jakimś politycznym ambicjom polityków z Radomia, a nie służą w ogóle mieszkańcom tej ziemi tutaj. Z decyzją radnych Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się także burmistrz Węgrowa Paweł Marchela i radni z klubu Niezależni, którzy złożyli odrębne stanowiska. Bez względu na czyjekolwiek poglądy polityczne, tu na dole nie powinniśmy głosować na temat chodnika, patrząc na jego barwy polityczne. Ten chodnik jest tu dla nas, dla mieszkańców. Te 20 lat pieniędzy, które spływały do powiatu i do miasta, ja mogę powiedzieć, że z tych prawie 100 milionów, które trafiły bezpośrednio do miasta, 26 milionów to pieniądze, które trafiały bezpośrednio z funduszy, którymi dysponuje samorząd województwa mazowieckiego. Od siebie mogę powiedzieć, że z tych 28, w tych 100 milionach, te ponad 12,5 to te 2 lata mojej kadencji, co stanowi bardzo istotny element rozwoju naszego miasta. Dofinansowanie na rozwój dróg, 4 miliony na 2 drogi, gdzie mieszkańcy czekali 30 lat albo i więcej lat na 2 drogi, które stanowią bardzo istotny element rozwoju. Inwestycja w nasze szkoły, podnoszenie kwalifikacji naszych nauczycieli, rozwój różnego rodzaju dodatkowych zajęć, które rozwijają naszą młodzież. Winda, na którą nasz WOK czekał od wielu, wielu lat. Ona za chwilę będzie gotowa do użytku. Nasi seniorzy, ludzie, którzy mają kłopoty z przemieszczaniem się, będą mogli uczestniczyć w życiu kulturalnym. Stąd tym bardziej mi trochę smutno, żeby nie powiedzieć przykro, że gdzieś grupa radnych próbuje tak, nie wiem, podcinać gałąź, która daje nam wszystkim olbrzymią satysfakcję i rozwój naszym mieszkańcom. W stanowisku przyjętym przez radnych Węgrowa opowiadających się za podziałem województwa mazowieckiego znalazło się kilka tez uzasadniających uchwałę. Jednak na każdą z nich samorząd Mazowsza ma zdecydowane kontrargumenty oparte na danych liczbowych czy przeprowadzonych badaniach. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.